Czy jakieś wnioski formalne? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym poprosić o to wydanie analogicznego postanowienia na podstawie artykułu 300. Mógłby pan skorzystać z mikrofonu, kiedy to pana słyszymy. Wysokiego Sądu, czy mógłbym prosić Wysoki Sąd o wydanie analogicznego postanowienia w oparciu o artykuł 358 Kodeksu Postępowania Karnego na wniosek oskarżonego na ten test poprosił. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze? Linika niżej, pani Magda. A może pani zrobić z tego punkt pierwszy, tak? I tylko jeszcze tam za to przedstawiciela mediów. Może pani również drugie zdanie dać linikę niżej. Wyżej, wyżej, wyżej. Tam gdzie jest wniosek, tak? O. W tym miejscu obrońca oskarżonego z pokłosem. Adwokat Butowski. Składa wniosek o wyrażenie zgody na uchwalenie przebiegu rozprawy w trybie określonym w artykule 358. 358. Dobra. I tutaj punkt drugi. Tak, punkt drugi. Wyrazić zgodę na uchwalenie przebiegu rozprawy przez obrońcę, wyżej wymienionego obrońcę oskarżonego z pokłosy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albowiem wyżej wymieniona czynność nie będzie zarzucać prawidłowości postępowania. Czy jeszcze jakieś wnioski formalne? Nie. Dziękuję, nie widzę. W takim razie bierzemy adwokaty, tak? Formalne do zaliczenia. Pani Magda troszeczkę niżej, proszę, z protokołem. Tam, gdzie pani to ma. Dobrze. Dobrze. Proszę państwa, przyjaźnimy dokumenty, które wpłynęły do akt od czasu skierowania sprawy do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W większości są to pisma procesowe skierowane przez stronę lub ich pełnomocników, głównie w postaci odpowiedzi na apelacje stron przeciwnych, a także repliki do tych odpowiedzi, także składane przez państwa wnioski o przeprowadzenie dowodów, na przykład z dokumentów w postaci odpisu wyroku Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego, a także materiałów w postaci zajęcia komorniczego. Dokumenty te załączymy to w tej chwili do uznamy za ujawnione, wpiszemy je, te karty w protokół. Tak, w tym miejscu, tak, to będzie tak, 31 841 do 31 845, dobrze. Teraz tak, 31 847 do 31 849. 31 851 do 31 856, 31 858 do 31 877, 32 011, 32 018, 32 040 do 32 054, 32 057 do 32 59, 32 114 do 32 do 115, 32 134 do 32 139, 32 141 do 32 143, 32 183 do 32 195, 32 200 do 32 265, 32 267 do 32 276, 32 283 do 32 287, 32 290 do 32 301, 32 342 do 32 346.
32 366, 32 366, 32 367 i karta 32 377. To jest koperta z załącznikiem w postaci konspektu apelacyjnego, który przesłała pani mecenas Turczynowicz wczoraj. Jeśli nie ma innych wniosków dowodowych, udzielam głosu panu sędziemu. Tak? Pani mecenasie? Sądu jeszcze to jest w ślad tak naprawdę za wnioskiem dowodowym, który został już złożony przez nas na etapie postępowania apelacyjnego. Przedwczoraj został wyrok z uzasadnieniem. To jest wyrok, o którym traktuje nasze ostatnie pismo procesowe, a mianowicie wyrok wskazujący, ale bez uzasadnienia wysokiej. Już nie mamy uzasadnienia. Mamy panie, już trzy egzemplarze. Trzy egzemplarze. Przysyłacie państwo, więc mamy. Dobrze. Udzielam głosu panu sędziemu sprawozdawcy. Proszę o krótki referat, proszę przynoszenie. Tak, z uwagi na to, że wyrok, jak i apelacje są bardzo obszerne, dlatego też to sprawozdanie będę starał się w miarę tutaj skrócić i streścić. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z 28 lutego 2013 roku uznał oskarżonego Henryka Stokłosę za winnego ciągu 8 przestępstw określonych w artykule 229 paragraf 1 Kodeksu Karnego, a polegających na udzieleniu korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym w związku z pełnioną funkcją i za ten ciąg przestępstw na mocy artykułu 91 paragraf 1 w związku z artykułem 229 paragraf 1 i artykułem 4 paragraf 1 skazał go na karę 5 lat pozbawienia wolności. Nadto na podstawie artykułu 33 paragraf 2 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 4 Kodeksu Karnego wymierzył mu karę grzywny 360 stawek w wysokości 1500 zł każda. Ponadto oskarżonego Henryka Stokłosę uznał za winnego popełnienia przestępstwa określonego w artykule 225 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 224 paragraf 2 i artykułem 11 paragraf 2 oraz artykułem 12 paragraf 2 Kodeksu Karnego. I na podstawie artykułu 225 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto uznał tegoż oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa określonego, to jest ciągu przestępstw, już mówię, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ciągu 8 przestępstw określonych w artykule 189 paragraf 1 Kodeksu Karnego i 191 paragraf 2 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego i artykułem 12 i na podstawie artykułu 91 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 Kodeksu Karnego i artykułem 91 paragraf 1 Kodeksu Karnego skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności. Nadto uznał oskarżonego Henryka Stokłosę za winnego popełnienia przestępstwa określonego w artykule 286 paragraf 1 Kodeksu Karnego i w związku z artykułem 294 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykułem 297 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego i artykułem 12 Kodeksu Karnego i na podstawie artykułu 294 paragraf 1 Kodeksu Karnego wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności, a nadto na podstawie artykułu 33 paragraf 2 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 4 paragraf 1 Kodeksu Karnego wymierzył mu karę grzywny w ilości 100 stawek dziennych w wysokości 1500 zł każda. Na podstawie artykułu 86 paragraf 1 i 2 i artykułu 91 paragraf 2 w związku z artykułem 4 paragraf 1 Kodeksu Karnego orzeczone kary pozbawienia wolności grzywny połączył, wymierzając karę łączną 8 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 400 stawek dziennych po 1500 zł każdy.
Na podstawie artykułu 63, paragraf 1 i artykułu 607 F Kodeksu Postępowania Karnego na poczet orzeczonej wobec oskarżonego Henryka Stokłosy kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył okres tymczasowego, rzeczywistego pozbawienia wolności od 12 listopada 2007 roku do 24 grudnia 2008 roku. Ponadto wyrokiem tym uniewinnił oskarżonego Henryka Stokłosę od zarzutu określonego w artykuł od przestępstwa popełnienia od zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w artykule 18 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 183 paragraf 1 i artykułem 182 w związku z artykułem 11 paragraf 2. Ponadto od popełnienia przestępstwa określonego w artykule 18 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 183 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykułem 182 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2. A nadto uniewinnił od zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w artykule 271 paragraf 1 i 3 Kodeksu Karnego. Tym wyrokiem również Sąd Okręgowy uznał oskarżoną Elżbietę Niemczuk za winną popełnienia przestępstwa określonego w artykule 18 paragraf 3 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 229 paragraf 1 Kodeksu Karnego i w związku z artykułem 12 Kodeksu Karnego i za to na podstawie artykułu 19 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 229 paragraf 1 Kodeksu Karnego skazał ją na karę 1 roku pozbawienia wolności, a nadto na podstawie artykułu 33 paragraf 2 Kodeksu Karnego wymierzył jej karę grzywną w ilości 50 stawek dziennych w wysokości 100 zł każda. Elżbietę Niemczuk, oskarżoną Elżbietę Niemczuk nadto skazał za kolejne przestępstwo określone w artykule 18 paragraf 3 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 229 paragraf 1 Kodeksu Karnego i za to na podstawie artykułu 19 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 229 paragraf 1 Kodeksu Karnego skazał ją na karę 1 roku pozbawienia wolności, a na podstawie artykułu 33 paragraf 2 Kodeksu Karnego wymierzył jej grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych po 100 zł każda. Oskarżona Elżbieta Niemczuk skazana została również za kolejne przestępstwo określone w artykule 18 paragraf 3 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 286 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 294 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykułem 297 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 i artykułem 12 paragraf 2 Kodeksu Karnego. I za to na podstawie artykułu 19 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 294 paragraf 1 Kodeksu Karnego i w związku z artykułem 11 paragraf 3 Kodeksu Karnego skazał ją na karę 1 roku pozbawienia wolności, a na podstawie artykułu 33 paragraf 2 Kodeksu Karnego wymierzył jej grzywnę w wysokości 50 stawek dziennych w wysokości 100 zł każda. Na podstawie artykułu 85 Kodeksu Karnego, artykułu 86 paragraf 1 i 2 Kodeksu Karnego orzeczony wobec oskarżonej Elżbiety Niemczuk kary pozbawienia wolności i grzywny połączył i wymierzył jej karę łączną 2 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 120 stawek dziennych po 100 zł każda. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 70 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Karnego wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej Elżbiety Niemczuk kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 5 lat próby. Na podstawie artykułu 63 paragraf 1 Kodeksu Karnego na poczet orzeczonej wobec oskarżonej Elżbiety Niemczuk kary łącznej grzywny zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia jej wolności od dnia 7 grudnia 2006 roku do 30 maja 2007 roku, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny, uznając tym samym karę grzywny za wykonaną w całości. Wyrokiem tym Sąd Okręgowy uznał również za winnego oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego przestępstwa określonego w artykule 228 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 12 i za to na podstawie artykułu 228 paragraf 1 Kodeksu Karnego
wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie artykułu 33 paragraf 2 kodeksu karnego wymierzył mu grzywnę w ilości 100 stawek dziennych w wysokości po 500 zł każdej. Wyrok ten został zaskarżony przez obrońców oskarżonego Henryka Stokłosy, przez obrońców oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego, przez obrońcę oskarżonej Elżbiety Niemczuk, przez oskarżyciela publicznego oraz oskarżyciela posiłkowego. Jeśli chodzi o apelację, ponieważ zarzuty są również bardzo obszerne, czyli czytanie wszystkiego zajęłoby nam około 3 godzin, w związku z tym ja również ograniczę do wskazania zarzutów i wskazania przepisów, jakie apelujący wskazują, że zostały naruszone. Jeśli chodzi o obrońcę oskarżonego Henryka Stokłosy, adwokata Andrzeja Reichelta, zaskarżył wyrok w całości w zakresie dotyczącym oskarżonego Henryka Stokłosy. Wyrokowi temu zarzucił obrazę przepisów postępowania karnego, a konkretnie artykułu 117 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 377 paragraf 3 kodeksu karnego i w związku z artykułem 13 ustawy z 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora w związku z artykułem 106, 108 Konstytucji Rzeczypospolitej. Ponadto obrazę artykułu 41 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, obrazę artykułu 77 paragraf 1 punkt 1 ustawy z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, obrazę artykułu 405 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 175 paragraf 1 i 2, artykułem 367 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego i w związku z artykułem 6 kodeksu postępowania karnego. Dalej, obrazę artykułu 373 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 405 kodeksu postępowania karnego, obrazę przepisu 391 paragraf 1 i 2 w związku z artykułem 7 kodeksu postępowania karnego i artykułu 4 kodeksu postępowania karnego, artykułu 167 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 170 paragraf 3 kodeksu postępowania karnego, artykułu 167 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 7 i 4 kodeksu postępowania karnego, artykułu 41 i w związku z artykułem 47 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, w związku z artykułem 19 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, artykułu 170 paragraf 1 punkt 3 i 5 kodeksu postępowania karnego, w związku z artykułem 7 i artykułem 4 kodeksu postępowania karnego. Nadto obrazę artykułu 394 paragraf 2 zdanie 2 kodeksu postępowania karnego, dalej artykułu 410 w związku z artykułem 393 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego i artykułem 394 paragraf 2, 1 i 2 kodeksu postępowania karnego, obrazę artykułu 56 paragraf 2 w związku z artykułem 53 kodeksu postępowania karnego i w związku z artykułem 49 paragraf 1 i 2 kodeksu postępowania karnego. Również obrazę artykułu 424 paragraf 1 i 2 kodeksu postępowania karnego zarzucił również błąd w ustaleniach faktycznych mających istotne znaczenie dla poczynionych ustaleń, a mających wpływ na treść orzeczenia. Nadto zarzucił również obrazę prawa materialnego, a konkretnie artykułu 229 paragraf 2 kodeksu karnego. Również obrazę prawa materialnego artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 297 paragraf 1 kodeksu karnego. Nadto również
zarzut rażącej niewspółmierności kary, zarówno co do kar jednostkowych, jak i co do kary łącznej. Reasumując, wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości w zakresie dotyczącym oskarżonego Henryka Stokłosy i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Już sekundeczkę, zaraz przejdę do następnej. Jeśli chodzi o drugiego z obrońców oskarżonego Henryka Stokłosy, adwokata Adama Zwierzyńskiego, również zaskarżył wyrok w całości w odniesieniu do oskarżonego Henryka Stokłosy. Wyrokowi ten zarzucił obrazę przepisów postępowania karnego, a mianowicie artykuł 41 paragraf 1 KPK w związku z artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji, artykułu 2 paragraf 2 KPK w związku z artykułem 167 KPK w związku z artykułem 7 Kodeksu Postępowania Karnego i artykułem 4 Kodeksu Postępowania Karnego. Dalej, obrazy artykułu 410 KPK w związku z artykułem 406 paragraf 1 KPK oraz artykułem 7 i 4 Kodeksu Postępowania Karnego. Nadto obrazę przepisu postępowania artykułu 16 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 180 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Również obrazę artykułu 87 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego. Dalej, obrazy artykułu 360 paragraf 1 punkt 3 Kodeksu Postępowania Karnego, obrazy przepisu artykułu 7 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 8 Kodeksu Postępowania Karnego, w związku z artykułem 16 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i artykułu 128 Ordynacji Podatkowej. Obrazę przepisu artykułu 7 w związku z artykułem 8 Kodeksu Postępowania Karnego i w związku z artykułem 16 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i artykułu 128 Ordynacji Podatkowej, w związku z artykułem 253 i artykułem 247 paragraf 1 punkt 3 Ordynacji Podatkowej oraz artykułu 156 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zarzucił również błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, mający wpływ na treść orzeczenia. Również jeszcze tutaj ponownie co do innych z czynów pojawia się zarzut obrazy artykułu 7 Kodeksu Postępowania Karnego, artykułu 4 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 5 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Również podniósł zarzut obrazy prawa materialnego, a mianowicie artykułu 286 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 297 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykułu 295 paragraf 1 Kodeksu Karnego. W końcu również podniósł zarzut rażącej niespółmierności wymierzonej oskarżonemu kary i reasumując wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od przypisanych mu czynów, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Trzeci z obrońców oskarżonego Henryka Stachowiaka, przepraszam, Henryka Stokłosy, adwokat Jolanta Turczynowicz-Kiryło zaskarżyła wyrok również w całości w odniesieniu do oskarżonego Henryka Stokłosy i zarzuciła wyrokowi obrazę przepisów postępowania karnego. A mianowicie, przede wszystkim obrazy artykułu 45 Konstytucji oraz artykułu 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, artykułu 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
które na podstawie artykułu 91 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej są częścią krajowego porządku prawnego. A mianowicie naruszenie zasady bezstronności sądu, naruszenie zasady bezstronności oskarżyciela publicznego, naruszenie gwarancji interesów społecznych, naruszenie gwarancji uczestników procesu, naruszenie zasady równości broni, naruszenie zasady jawności rozprawy, naruszenie zasady ciągłości rozprawy. Jeśli chodzi o naruszone przepisy kodeksu postępowania karnego, wskazała na artykuł 41, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Artykuł 9, paragraf 1 w związku z artykułem 42, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Artykuł 41, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 438, paragraf 2 kodeksu postępowania karnego. Artykuł 19, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 20, paragraf 2 kodeksu postępowania karnego. Ponadto obrazę artykułu 6 kodeksu postępowania karnego i w związku z artykułem 117, paragraf 2 kodeksu postępowania karnego oraz artykułem 377, paragraf 3 kodeksu postępowania karnego. Dalej, obrazę artykułu 405 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 366, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, w związku z artykułem 367, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego i w związku z artykułem 175, paragraf 1, zdanie pierwsze kodeksu postępowania karnego. Dalej, naruszenie artykułu 174 kodeksu postępowania karnego, artykułu 4, 7 w związku z artykułem 366, paragraf 1 i w związku z artykułem 410 oraz 170, paragraf 1, punkt 3 i 5 kodeksu postępowania karnego. Wskazała również na zarzut obrazy prawa materialnego, a konkretnie artykułu 229, paragraf 1 kodeksu karnego oraz artykułu 12 kodeksu karnego i artykułu 91, paragraf 1 kodeksu karnego. Zarzuciła również orzeczeniu błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę tego wyroku. Ponadto także wskazała na obrazę przepisów prawa materialnego artykułu 1, paragraf 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 286, paragraf 1, w związku z artykułem 294, paragraf 1 i artykułem 297, paragraf 1. Obrazę artykułu 297, paragraf 3 kodeksu karnego. Ponadto dotyczą to, ponieważ w tej apelacji są zarzuty podzielone co do poszczególnych przypisanych przestępstw, dlatego jeszcze raz tutaj się powtarza obraza prawa procesowego, a konkretnie artykuł 17, paragraf 1, punkt 7 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 10, paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Obrazę artykułu 225, paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 80 ustawy o swobodnym działalności gospodarczej. Obrazę artykułu 224, paragraf 1 kodeksu karnego. Obrazę przepisów prawa materialnego artykułu 191, paragraf 2 kodeksu karnego. Również zarzut rażącej niewspółmierności wymierzonej oskarżonemu Henrykowi stokło się kar, zarówno kar jednostkowych, jak i kar łącznej. I reasumując, wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku przez uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Tak. Jeśli chodzi o obrońcę oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego, adwokata Pawła Sławisło,
zaskarżył wyrok również w całości od podniesieniu do oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego. Wyrokowi temu zarzucił obrazę prawa materialnego, a konkretnie artykułu 228 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 115 paragraf 1 kodeksu karnego, obrazę artykułu 45 ustawy z 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz artykułu 52 ustęp 1 i 2 ustawy z 11 maja 1995 roku również o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zarzucił również obradę przepisów postępowania, a konkretnie artykułu 13 kodeksu postępowania karnego oraz artykułu 17 paragraf 1 punkt 10 kodeksu postępowania karnego oraz obrazę artykułu 14 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 17 paragraf 1 punkt 9 kodeksu postępowania karnego. Reasumując, wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w całości poprzez uniewinnienie oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego od przypisanych mu czynów, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy sądowej pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Pani Magda, pewnie wodę, jakbyś się przepił, coś powinien zasychać. Drugi z obrońców oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego, adwokat Zenon Marciniak, zaskarżył wyrok także w całości w odniesieniu do oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego i zarzucił obrazę przepisów prawa materialnego, a konkretnie artykuł 228 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 kodeksu karnego, obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść tego wyroku, to jest artykuł 4, 5 paragraf 2, 6, 7, 20 paragraf 2a, artykułu 167, 170 paragraf 1 punkt 5, 192 paragraf 2, 405 i 410 kodeksu postępowania karnego. Zarzucił również błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku mający wpływ na jego treść, będący wynikiem naruszenia przepisu artykułu 4, 5 paragraf 2, 6, 7, 170 paragraf 1 punkt 5 kodeksu postępowania karnego. Kodeksu postępowania karnego. Tak. W konkluzji wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego od zarzucanego mu czynu, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Trzeci z obrońców oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego również zaskarżył wyrok w całości w odniesieniu do tego oskarżonego. I zarzucił wyrokowi obrazę przepisów postępowania, a dokładnie obrazę artykułu 368 w związku z artykułem 167, 170 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 6 kodeksu postępowania karnego. Obrazę artykułu 405 w związku z artykułem 386 i artykułem 6 kodeksu postępowania karnego. Obrazę artykułu 409 kodeksu postępowania wody. Obrazę artykułu 405. Przepraszam. To się napisali. Przepraszam. Obrazy artykułu 409 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 9 paragraf 1 i 2 KPK w związku z artykułem 6 kodeksu postępowania karnego. Obrazę artykułu 367 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 16 kodeksu postępowania karnego oraz artykułem 6 kodeksu postępowania karnego. Dalej, obrazę artykułu 34 paragraf 1 KPK oraz artykułu 33
paragraf 2 kodeksu postępowania karnego, a także 34 paragraf 3 kodeksu postępowania karnego poprzez jego wadliwe zastosowanie w związku z artykułem 6 kodeksu postępowania karnego. Obrazę artykułu 170 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego oraz 172 kodeksu postępowania karnego. Również obrazę artykułu 170 paragraf 1 punkt 5 KPK w związku z artykułem 211 i 212 KPK. Także obrazę artykułu 170 paragraf 1 punkt 2. Obrazę artykułu 410 kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 7 kodeksu postępowania karnego. Również zarzucił błąd ustalenia praktycznych mający istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku. I reasumując, wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego od przypisanego mu czynu, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Prokurator zaskarżył wyrok w zakresie punktu 11 i 12 w odniesieniu do oskarżonego Henryka Tadeusza Stokłosy na niekorzyść. To są te dwa punkty, w których był od trzech zarzutów był uniewinniony. Prokurator zaskarżył co do dwóch punktów, co do dwóch zarzutów uniewinnienia. Wyrokowi zarzucił obrazę przepisu artykułu 5 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego. Również błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia mający wpływ na jego treść. Nadto obrazę przepisu artykułu 424 paragraf 1 punkt 1 kodeksu postępowania karnego. I reasumując, wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w tej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Oskarżyciel posiłkowy, Skarb Państwa reprezentowany przez dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów, zaskarżył wyrok w zakresie orzeczenia o karze, a dokładnie dotyczący środka karnego, który nie został orzeczony, a zdaniem apelującego winien być orzeczony na niekorzyść oskarżonego Henryka Stokłosy w odniesieniu do zarzutów określonych, przypisanych czynów określonych w artykule 229. Wyrokowi zarzucił obrazę artykułu 46 kodeksu karnego, czyli obrazę przepisu prawa materialnego. Tak. Tak. Reasumując, wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w ten sposób, iż wnosi o zasądzenie na podstawie artykułu 46 kodeksu, 46 paragraf 1 kodeksu karnego kwoty, przy czym tutaj nie wskazał jakiej, która w następstwie tych przestępstw spowodowała szkodę dla Skarbu Państwa, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. To jest wszystko, jeśli chodzi w takim bardzo, bardzo, bardzo skrótowym przedstawieniu tego. Tak, tak, zacznijmy od prokuratora. Proszę bardzo, pan prokurator. Wysoki sądzie, tak jak przed chwilą sąd zauważył, w sprawie mniejszej zostały wniesione apelacje przez wszystkie strony toczącego się postępowania, więc zarówno przez obrońców wszystkich oskarżonych, przez oskarżyciela publicznego oraz oskarżyciela posiłkowego. Pozwolę sobie swoje wystąpienie zacząć od apelacji Urzędu Prokuratorskiego. Wysoki sądzie, popieram w całości apelację prokuratora okręgowego Warszawa Praga w Warszawie wraz z wnioskami w niej zawartymi. Henryk Stokłosa stanął pod zarzutem popełnienia całego szeregu czynów, w tym między innymi dwóch czynów kwalifikowanych z artykułu 18 paragraf
1 kodeksu karnego w związku z artykułem 182 paragraf 1 i 183 paragraf 1 kodeksu karnego w ramach kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu przewidzianej przez artykuł 11 paragraf 2 kodeksu karnego. Najbardziej skrótowo rzecz ujmując, zarzuty te opisane w akcie oskarżenia w punkcie 10 i 11 dotyczyły tego, iż oskarżony Henryk Stokowski jako właściciel firmy czy przedsiębiorstwa rolno-przemysłowego Farmutil zlecił innym osobom dokonanie zakopania, zdeponowania na dwóch działkach, mianowicie działce oznaczonej numerem 85 położonej w Śmiłowie oraz działce numer 151 położonej w miejscowości Jeziorki, odpadów zwierzęcych oraz odpadów weterynaryjnych w postaci leków, hormonów oraz szczepionek w takich ilościach, w taki sposób, iż mogło to stanowić potencjalne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, jak również dla środowiska naturalnego, a więc tutaj szaty roślinnej i zwierzęcej w znacznych rozmiarach. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z 28 lutego 2013 roku Ryszard Stokłosa został uniewinniony od popełnienia tych właśnie dwóch zarzuconych mu przestępstw opisanych w punktach 10 i 11 aktu oskarżenia. Zdaniem oskarżyciela publicznego wyrok w tym zakresie zapadł z naruszeniem na skutek błędów w ustaleniach faktycznych, którego dopuścił się sąd, jak również na skutek obrazy przepisów prawa procesowego, mianowicie artykułu 5 paragraf 2 oraz artykułu 424 kodeksu postępowania karnego. Wysoki Sądzie, zdaniem oskarżyciela publicznego sąd pierwszej instancji w sposób, procedując w zakresie tych dwóch zarzutów, w sposób prawidłowy zgromadził materiał dowodowy. Co więcej, w sposób prawidłowy dokonywał oceny poszczególnych dowodów. Zdaniem prokuratora ten błąd w ustaleniach faktycznych nastąpił na końcowym etapie rozstrzygania, a mianowicie podjęcia decyzji czy wniosku, wyciągnięcia wniosków na temat całokształtu określenia działalności oskarżonego Henryka Stokłosy, prawnokarnej oceny tejże działalności. I tak nie ulega wątpliwości, iż Sąd Okręgowy w Poznaniu w sposób prawidłowy ustalił, że na tych dwóch działkach rzeczywiście były składowane, były deponowane odpady zwierzęce i weterynaryjne. W sposób prawidłowy również ocenił czasokres składania tychże odpadów, a więc przyjął, że nastąpiło to w roku 2005, a nie tak, jak twierdził oskarżony po wielkiej powodzi w roku 1997. Ocenił również, iż w sposób prawidłowy, iż to z polecenia Henryka Stokłosy następowało składowanie tychże nieczystości na obu działkach. Wskazał również na to, iż zdaniem właśnie sądów odpady te były deponowane, były składowane w sposób bezprawny, ponieważ obowiązujące w owym czasie prawo nie zezwalało w ogóle na składowanie odpadów. Tu należy jeszcze wyjaśnić jedną rzecz, bo do końca kwietnia 2004 roku obowiązywało w Polsce nasze własne wewnętrzne prawa, więc rozporządzenie ministra rolnictwa, tworzące cały szereg rygorów, które muszą być spełnione, aby szczątki zwierzęce były grzebane w ziemi, zaś od 1 maja weszło prawo unijne, które w ogóle zakazywało grzebania tych szczątków zwierzęcych, nakazując ich utylizację. Sąd Okręgowy również, zdaniem Urzędu Prokuratorskiego, w sposób prawidłowy, właściwy dokonał oceny dotyczącej ilości zdeponowanych nieczystości w tym zakresie, iż dostrzegł niewłaściwość czy błąd ze strony Urzędu Prokuratorskiego, który został zawarty w akcie oskarżenia, a dotyczący właśnie określenia ilości nieczystości, które miały być zdeponowane na tych dwóch działkach. Słusznie Sąd Okręgowy wskazał, iż prokurator dokonał złej interpretacji, złej wykładni opinii biegłego Zenona Sołtysiaka i doprowadził do sytuacji takiej, że pomylił ilość odpadów netto z ilością ziemi znajdujących się na tych działkach, więc wskazał jakby ilość tych odpadów brutto, co oczywiście w sposób znaczący zawyżyło ilość tychże nieczystości. Ostatnim elementem zdaniem oskarżyciela publicznego, gdzie sąd okręgowy w sposób prawidłowy dokonywał ustaleń faktycznych, było stwierdzenie, iż po 8-9 latach od zaistnienia tego czynu nie jest w chwili możliwej dokładne ustalenie ilości nieczystości, które znalazły się w ziemi na terenie tych dwóch działek. Jednakże ostateczne wnioski, jakie sąd z tego wyciągnął, zdaniem oskarżyciela publicznego są błędne, ponieważ sąd doszedł do przekonania, iż skoro nie można ocenić ilości zdeponowanych nieczystości, odpadów, nie jest możliwe ustalenie, czy nieczystości te mogą wywierać chociażby potencjalny negatywny wpływ na życie ludzi, życie, zdrowie ludzi oraz na środowisko.
Zdaniem Urzędu Prokuratorskiego materiał dowodowy, którym dysponował Sąd Okręgowy w Poznaniu w postaci zarówno zeznań licznych świadków, opinii biegłych, jak i szeregu dokumentów, w tym m.in. dokumentacji z inspekcji weterynaryjnych, sanitarnych, jak również dokumentacji pochodzących bezpośrednio od samego oskarżonego, na prowadzie rzecz firmy oskarżonego, czyli z firmy Farmutil, wskazuje na to, że na terenie tych dwóch działek mimo wszystko zostały zakopane duże ilości odpadów zwierzęcych. Tu dla przykładu można odwołać się do zeznań świadka Mikołaja Soczewki, który jako dyrektor do spraw produkcji Farmutilu składając zeznania twierdził, że na terenie tychże działek zostało zakopane kilkadziesiąt ton odpadów zwierzęcych. Tu są różne ilości podawane, można przyjąć, że jest to 50 do 100 ton tychże odpadów. Trzeba również pamiętać, że kiedy w marcu 2006 roku dokonywano rekultywacji terenu działki oznaczonej numerem 85, wydobyto z tego terenu prawie 3,5 tony nieczystości w postaci odpadów zwierzęcych. Autor apelacji wskazuje również na to, iż jak wynika z zeznań Sławomiry Mróz-Dębiński, a więc wojewódzkiego inspektora sanitarnego, która prowadziła w sierpniu 2005 roku inspekcję tego terenu, na tych działkach zostały znalezione szczątki zwierzęce w postaci elementów kostnych wraz z tkankami miękkimi, już w znacznie zaawansowanym stanie gnilnym, które zdaniem tego świadka nie były zabezpieczone, ponieważ były materiałem zakaźnym, ponieważ stanowiły realne zagrożenie dla życia ludzkiego. Autor apelacji powołuje się tutaj również, w treści apelacji powołuje się również na opinie biegłych, m.in. Zenona Sołtysiaka, biegłego z zakresu hydrogeologii z Tanisława Dąbrowskiego, jak również zeznania byłego głównego lekarza weterynarii Piotra Kołodzieja i wskazuje, iż jego zdaniem, czyli to zdaniem oczywiście Urzędu Prokuratorskiego, sama niemożność ustalenia masy zdeponowanych odpadów nie powoduje niemożności ustalenia, że było tych odpadów na tyle dużo, iż stanowiło na to potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz dla ludzi i zwierząt. Urząd Prokuratorski stoi na stanowisku, że nawet przy przyjęciu tej minimalnej ilości zanieczyszczeń, które znalazły się w gruncie, a więc tych, które zostały w czasie rekultywacji gruntu, tych prawie 3,5 tony wydobyte, jest to ilość na tyle znaczna, że stwarzała ona to niebezpieczeństwo potencjalne, niebezpieczeństwo dla środowiska. I na tym zdaniem oskarżyciela publicznego polegał błąd w ustaleniach faktycznych dokonanych przez sąd pierwszej instancji. Sąd oczywiście automatycznie powołał się tutaj na instytucję artykułu 5 paragraf 2 i przyjął takie oto założenie, że skoro pewnych okoliczności nie daje się wyjaśnić, nie da się wyjaśnić ilości tych zdeponowanych odpadów, w związku z tym nie ma możliwości ustalenia wpływu tego na stan zagrożenia, a wszelkiego typu okoliczności nie dające się wyjaśnić nie mogą być tłumaczone na niekorzyść oskarżonego. No i dlatego też oskarżonego Henryka Stopłosa uniewinnił od popełnienia obu zarzucanych czynów. Jednocześnie w zakresie uzasadnienia zdaniem skarżącego nie zawarł takich elementów, nie zawarł takich okoliczności, które w sposób właściwy uzasadniałyby stanowisko sądu pierwszej instancji. Wysoki Sądzie, podsumowując, wnoszę, popierając oczywiście, jak już powiedziałem, apelację w całości, wnoszę o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie zarzutów opisanych w punkcie 10 i 11 aktu oskarżenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Kolejną apelacją, która została wyniesiona od tegoż wyroku, była apelacja oskarżyciela posiłkowego Skarbu Państwa reprezentowanego przez dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów. Oskarżyciel posiłkowy zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego w Poznaniu obrazy przepisów prawa materialnego, mianowicie artykułu 4 paragraf 1 kodeksu karnego oraz artykułu 46 paragraf 1 kodeksu karnego poprzez niezastosowanie tego przepisu w sytuacji, gdy zdaniem oskarżyciela posiłkowego istniały pełne przesłanki, pełne podstawy do orzeczenia tegoż środka karnego w stosunku do Henryka Stopłosa. Skarżący również tutaj zarzucił obrazę przepisów prawa materialnego w postaci artykułu 10 i 12 ustawy nowelizującej prawo karne z listopada 2009 roku oraz obrazę przepisów prawa procesowego również w zakresie artykułu 46 kodeksu karnego, przyjmując, iż przepis ten ma po części charakter materialno-prawny, po części proceduralny. W takim sensie chyba niezbyt często zdarza się, żeby pomiędzy oskarżycielami występującymi w ramach jednego procesu istniała taka różnica zdań, ale niestety ta różnica zdań w niniejszej sprawie występuje. Urząd Prokuratorski uważa, iż nie można podzielić wywodów apelacji oskarżyciela
posiłkowego z kilku względów. Przede wszystkim rozpocząłem w ogóle rozważenia na ten temat, należy zasygnalizować, że przepis artykułu 46 kodeksu karnego przewidujący środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody od chwili uchwalenia kodeksu karnego do chwili obecnej był już dwukrotnie nowelizowany. Pierwotnie, w pierwotnym brzmieniu, orzeczenie środka karnego było możliwe w razie spełnienia jednocześnie trzech przesłanek. To znaczy złożenia wniosku o naprawienie szkody przez określony uprawniony podmiot, już mówiąc czysto skrótowo przez pokrzywdzonego, powtóre skazanie sprawcy za dany konkretny czyn i po trzecie ustalenie, że czyn, za który sprawca został skazany, należy do, no nazwijmy to, pewnego katalogu przestępstw wymienionych w artykule, w owym czasie w artykule 46. Dopiero z chwilą nowelizacji kodeksu karnego dokonanej ustawą z dnia 5 listopada 2009 roku, a ta nowela weszła w życie 8 czerwca 2010 roku, dla zasądzenia obowiązku naprawienia szkody wystarczające jest spełnienie dwóch warunków, to znaczy wniosku uprawnionego podmiotu oraz faktu skazania za jakiekolwiek przestępstwo osoby pierwotnie za ten czyn oskarżonej. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w chwili, w której Henryk Stokłosa miał dopuszczać się czynów zarzuconych mu w akcie oskarżenia, co do których Skarb Państwa, czyli oskarżyciel posiłkowy, wnosi o obowiązek orzeczenia obowiązku naprawienia szkody, w tym momencie artykuł 46 kodeksu karnego nie zezwalał na orzeczenie obowiązku naprawienia szkody. Taka możliwość powstała dopiero z chwilą wejścia w życie nowelizacji omówionej przeze mnie przed chwilą w dniu 8 czerwca 2010 roku. Oskarżyciel posiłkowy w swojej apelacji odwołał się do poglądów prezentowanych przez przedstawicieli doktryny, której przede wszystkim chodzi o monografię Włodzimierza Wróbla, zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym, gdzie rzeczywiście autor tejże monografii wykazuje, iż obowiązek naprawienia szkody jest pewnym swoistym środkiem, specyficznym środkiem karnym o charakterze kompensacyjnym, gdzie dominujący element jest właśnie tej kompensacyjności tegoż środka, który ma swoje źródło nie w prawie karnym materialnym, a w prawie cywilnym. Jednocześnie autor tejże monografii wskazał na to, iż orzeczenia sądu karnego w zakresie obowiązku naprawienia szkody nie mają charakteru konstytucyjnego, mają jedynie charakter deklaratoryjny, a ostatecznie podsumowując swoje rozważenia, wskazuje na to, iż do instytucji obowiązku naprawienia szkody nie powinno się stosować przepisów intertemporalnych przewidzianych przez artykuł 4, paragraf 1 kodeksu karnego. Takie też stanowisko zajął skarżący, a więc oskarżyciel posiłkowy. Ze stanowiskiem tym Urząd Prokuratorski nie zgadza się, Wysoki Sądzie, bo nie ulega najmniejszym wątpliwości, iż obowiązek naprawienia szkody jest środkiem karnym. Jest on zawarty w rozdziale 5 kodeksu karnego, zatytułowany właśnie środki karne. W samym katalogu środków karnych przewidzianych przez ustawodawcę w artykule 39 zawarte jest w punkcie 5 sformułowanie, że jednym z tych środków jest obowiązek naprawienia szkody. To, że obowiązek ten ma charakter kompensacyjny, nie umniejsza roli karnej, represyjnej tegoż środka, na co zwrócił m.in. uwagę Sąd Najwyższy w roku z 23 lipca 2009 roku, stwierdzając, iż z samej istoty środka karnego, przewidzianego w artykule 39 punkt 5 kodeksu karnego i artykułu 46 kodeksu karnego, wynika jego prawnokarny, represyjny charakter, dopiero w drugim rzędzie realizujący też funkcję kompensacyjną. Tym samym zdaniem oskarżyciela publicznego normę artykułu 4 paragraf 1 mają pełne zastosowanie do obowiązku naprawienia szkody. Zwrócił na to uwagę Sąd Apelacyjny w Lublinie w roku z 21 listopada 2012 roku. Notabene to orzeczenie jest powoływane przez jednego z obrońców w odpowiedzi na apelację oskarżyciela posiłkowego, gdzie Sąd Apelacyjny w Lublinie stwierdził, iż środek karny przewidziany w artykule 46 pełni oprócz funkcji kompensacyjnej także funkcję represyjną, stąd przy jego orzekaniu należy uwzględniać unormowania artykułu 4 paragraf 1 kodeksu karnego. Dlatego też Wysoki Sądzie, Urząd Prokuratorski stoi na stanowisku, iż jeżeli w chwili popełnienia czynów pierwotnie zarzuconych, a następnie przypisanych oskarżonemu Henrykowi Stokłosie, przepis artykułu 46 nie zezwalał na obowiązek orzeczenia naprawienia szkody, zgodnie z regułami artykułu 4 paragraf 1, który ma tu pełne zastosowanie, nie jest możliwe w chwili obecnej orzekanie takowego środka i dlatego też wnoszę o nieuwzględnienie apelacji oskarżyciela posiłkowego w całości.
Przechodząc teraz do apelacji obrońców. W Wysokim Sądzie Trójstronnym oczywiście istnieje pewna trudność, ponieważ mamy dużą liczbę tychże apelacji, jest ich 7. Dotyczą wszystkich oskarżonych, zostały zawarte w nich ogrom zarzutów, w zasadzie wszystkich rodzajów, dlatego że naruszenia prawa materialnego, procesowego, błędów w ustaleniach faktycznych, a nawet rażącej niewspółmierności kary. I dlatego też jeszcze dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że duża część tych zarzutów powtarza się w tym sensie, że obrońcy zarówno poszczególnych oskarżonych, jak i wszystkich oskarżonych podnoszą pewne kwestie, można powiedzieć jako pewne wspólne kwestie dotyczące całej tej problematyki wyroku sądu pierwszej instancji. Dlatego też pozwolę sobie ograniczyć swoje wystąpienie do jedynie pewnych wybranych przykładów, już nie omawiając wszystkich zarzutów po kolei, dlatego że w zasadzie wtedy prawdopodobnie moje wystąpienie zajęłoby już cały dzisiejszy dzień przeznaczony przez sąd na rozpoznanie tej sprawy. Zacznę od apelacji dotyczących oskarżonego Ryszarda Słupczyńskiego. Tutaj obrońcy zarzucili szereg naruszeń przepisów proceduralnych, szereg naruszeń przepisów postępowania karnego i to zarówno takich, które polegały na oddaleniu całego szeregu wniosków dowodowych, jak i tu chcę się do tego odnieść przede wszystkim, pewnych naruszeń proceduralnych, które w sposób bezpośredni zdaniem skarżących powodują naruszenie prawa oskarżonego do obrony. Zdaniem oskarżyciela publicznego z tymi wnioskami w Wysokim Sądzie nie można się zgodzić. Wśród tych wniosków znalazły się m.in. twierdzenia takie, jak to, iż Sąd Okręgowy w Poznaniu uniemożliwił oskarżonemu Słupczyńskiemu, zresztą odnosi się to również do innych oskarżonych, złożenie wyjaśnień. Sytuacja rzeczywiście była dosyć ciekawa. Oskarżeni odmawiali, czy przynajmniej oskarżony Słupczyński, jeżeli już omawiać jego osobę, odmawiał składania wyjaśnień na etapie postępowania przygotowawczego, zastrzegał, iż takowe wyjaśnienia złożył przed sądem, potem przed sądem przez długi okres czasu również takowych wyjaśnień nie składał i ostatecznie w sytuacji, w której sąd doprowadził do zamknięcia przewodu sądowego, pojawił się następnie zarzut naruszenia prawa do obrony oskarżonego poprzez uniemożliwienie złożenia mu wyjaśnień. W Wysokim Sądzie oczywiście jest rzeczą powszechnie znaną, że oskarżony ma prawo, ale nie obowiązek składania wyjaśnień. I oskarżony z tego prawa może korzystać na każdym etapie trwającego postępowania karnego. No oczywiście najbardziej prostym, najbardziej oczywistym byłoby to, gdyby na etapie postępowania przygotowawczego wyjaśnienia były składane po przedstawieniu czy zmianie zarzutów, zaś na etapie postępowania sądowego po otwarciu przewodu sądowego i odczytaniu aktu oskarżenia. Jednakże jest to pewne teoretyczne założenie, dlatego że żaden z przepisów procedury, polskiej procedury karnej nie nakazuje, bo też nie zakazuje oskarżonemu składania wyjaśnień w dowolnym momencie trwającego procesu. Jest to oczywiście prawda, jednakże trzeba pamiętać też o tym, że Sąd Okręgowy w Poznaniu zdaniem prokuratury stanął w pewnym sensie, można powiedzieć, pod ścianą, stanął w pewnej sytuacji niekomfortowej, kiedy mógłby stać się swoistym zakładnikiem oskarżonych, dlatego że gdybyśmy przyjęli w sposób absolutnie żelazny traktowanie tej zasady, że oskarżony zawsze może złożyć wyjaśnienia wtedy, kiedy chce, doszłoby do sytuacji takiej, że w zasadzie w niektórych sprawach żaden z procesów nie mógłby ulec zakończeniu, dlatego że oskarżony czy też jego obrońca mogliby zawsze twierdzić, że oskarżony zamierza jeszcze złożyć wyjaśnienie, ale w danym konkretnym momencie tych wyjaśnień składać nie będzie. W realiach mniejszej sprawy, co było zresztą wielokrotnie podkreślane, w odpowiedziach na apelacje obrońców sformułowanych przez Urząd Prokuratorski Sąd Okręgowy wielokrotnie uprzedzał stronę o możliwości, o zbliżającym się terminie zakończenia postępowania i tym samym konieczności składania wniosków dowodowych i realizowania tych swoich uprawnień. Te wnioski, które były składane, były bądź rozpoznawane, bądź oddalane w trybie artykułu 170. Inne wnioski zgłaszane nie były, w związku z tym sąd uznał, że może zamknąć przewód sądowy bez konieczności odbierania dodatkowych, czy w ogóle wyjaśnień od oskarżonego Słupczyńskiego, jak również mówię, to odnosi się do pozostałych oskarżonych. Pojawia się również zarzut w Wysokim Sądzie zamknięcia przewodu sądowego bez zapytania się stron, czy wnoszą o uzupełnienie materiału dowodowego. Nie ulega wątpliwości, że artykuł 405 nakłada na sąd takowy obowiązek, aby przewodniczący przed zamknięciem przewodu sądowego uzyskał stanowisko stron, czy wnoszą one o uzupełnienie materiału dowodowego. Jednakże nawet jeżeli przyjmiemy, że doszło tutaj do naruszenia tej normy, należy zaznaczyć, iż zdaniem oskarżyciela publicznego nie mogło mieć to wpływu na treść orzeczenia i nie ograniczało w żaden sposób prawa do wyrokowania, albowiem, tak jak już powiedziałem przed chwilą, sąd wielokrotnie informował stronę o tym, że zamierza kończyć postępowanie i aby składała określone wnioski dowodowe. Dlatego też
zamknięcie przepływu sądowego bez zadania stosownego pytania, poprzez uznanie przez sąd, że materiał dowodowy został już zgromadzony i ta inicjatywa dowodowa została wyczerpana, moim zdaniem nie stanowiło tego typu naruszenia, które mogłoby świadczyć o naruszeniu prawa do obrony, czy też miało wpływ na treść orzeczenia. W Wysokim Sądzie pojawia się również zarzut nieuprzedzenia stron o możliwości zmiany opisu czynu. Tutaj między innymi obrońcy oskarżonego Słupczyńskiego powołują się, iż w ten sposób naruszono artykuł 6 dotyczący prawa do obrony, artykuł 16, więc obowiązek pouczania o prawach i obowiązkach, czy też artykuł 367 dotyczący prawa do wypowiedzi. W Wysokim Sądzie nie ulega wątpliwości, iż polska procedura karna nakłada na sąd obowiązek uprzedzenia stron o ewentualnej planowanej zmianie kwalifikacji prawnej czynu, co wynika z artykułu 399 paragraf 1 kodeksu karnego. Nie ma zaś żadnego przepisu, który by normował, czy tworzył dla sądu nakaz informowania stron o planowanej zmianie opisu czynu. Wbrew twierdzeniom obrońców, zdaniem Urzędu Prokuratorskiego, obowiązek taki nie wynika z artykułu 16, przepis ten dotyczy całkowicie innej sytuacji, mianowicie jeżeli konkretny przepis prawa nakłada na organ prowadzący postępowanie, w tym wypadku na sąd, obowiązek informowania stron o prawach i obowiązkach, to obyłkowe, niewłaściwe powiadomienie lub niepouczenie o tychże prawach lub obowiązkach nie może wywoływać ujemnych następstw dla danego podmiotu. Tutaj nie ma mowy o ewentualnych zmianach opisu czynów, czy też planowanych czynności dowodowych, czy posunięciach sądu. Chodzi o prawa i obowiązki strony, więc artykuł 16 nie ma tutaj zastosowania. Urząd Prokuratorski stoi też na stanowisku, że artykuł 367, a więc prawo do wypowiedzi, również nie zostało w tym wypadku naruszone, ponieważ przewodniczący ma umożliwić stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu, jednakże nie obliguje, aby stron i sąd informował o swoich zamierzeniach dotyczących planowanych czynności czy planowanych posunięć proceduralnych. Dlatego też w Wysokim Sądzie uważam, że zarzut ten jest całkowicie nietrafny i nie może stanowić on podstawy rozstrzygania, że doszło tutaj do złamania przepisów prawa i tym samym ograniczenia prawa do obrony oskarżonych. Pojawił się również zarzut niepołączenia do wspólnego prowadzenia sprawy Mariana Janowiaka oraz osób oskarżonych w niniejszym procesie. Trzeba zaznaczyć, iż to rozłączenie spraw nastąpiło jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. Oczywiście niewątpliwie pewnym ideałem byłoby to, gdyby jednym postępowaniem obejmować zawsze wszystkich sprawców, współsprawców, podżegaczy, pomocników i wszystkie osoby, których czyn pozostaje w związku z czynem sprawców głównych. Jednakże nie zawsze jest to możliwe z przyczyn proceduralnych, związanych z utrudnieniem procedowania w danym momencie. I tak właśnie było w niniejszej sprawie. Trzeba przypomnieć, że po skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Henrykowi Stokłosi i pozostałym oskarżonym sprawa przeciwko Marianowi Janowiakowi znalazła swój finał w sądzie dopiero po roku, znaczy po roku został skierowany akt oskarżenia. Poza tym nie można było połączyć tych spraw w momencie, kiedy obie sprawy były już zawisłe przed sądem, ponieważ w tym czasie proces niniejszy dotyczący Henryka Stokłosy był już otwarty i toczył się. Wysoki Sądzie, w zakresie oskarżonego, znaczy apelacji dotyczącej Ryszarda Słupczyńskiego pojawił się również zarzut obrazy przepisów prawa materialnego, mianowicie artykułu 228 poprzez uznanie, że oskarżony Słupczyński swoim zachowaniem nie wypełnił ustawowych zdaniem tego przestępstwa. Również w tym zakresie prokuratura stoi na stanowisku, iż zarzut ten nie jest trafny. Pod względem strony przedmiotowej przestępstwo łapownictwa biernego z artykułu 228 sprowadza się jakby do trzech elementów, to znaczy do tego, iż osoba pełniąca funkcję publiczną przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą, ewentualnie ich obietnicę, i trzeci element w związku z pełnioną funkcją. No nie ulega wątpliwości, że oskarżony Słupczyński był osobą pełniącą funkcję publiczną. Zgodnie z artykułem 115 paragraf 19 kodeksu karnego do osób tych zalicza się przede wszystkim, chociaż nie tylko funkcjonariuszy publicznych, a z kolei zgodnie z artykułem 115 paragraf 13 punkt 3 kodeksu karnego oskarżony Słupczyński jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego był funkcjonariuszem publicznym. A więc jakby ten pierwszy element mamy zdaniem Urzędu Prokuratorskiego w pełni zrealizowany, w pełni spełniony. No oczywiście drugi element polegający na przyjęciu korzyści opiera się na zeznaniach Mariusza Janowiaka.
Tutaj oczywiście mogą być rozbieżności pomiędzy obroną a urzędem prokuratorskim dotyczącym wartości tegoż dowodu i przyjęcia przez sąd za udowodnione twierdzeń świadka Mariusza Janowiaka, że oskarżony Słupczyński dwukrotnie przyjął korzyść majątkową w wysokości 20 tysięcy złotych, jednakże Urząd Prokuratorski stoi na stanowisku, iż ten element strony przedmiotowej również został tutaj wypełniony, ponieważ oskarżony takową korzyść przyjął. No i trzeci element, który wywołuje tutaj najwięcej kontrowersji ze strony skarżących, dotyczy przyjęcia, czy istniał związek pomiędzy przyjęciem tejże korzyści a pełnioną funkcję. W Wysokim Sądzie powszechnie przyjmowany jest pogląd i doktryny oraz w orzecznictwie sądowym przyjmowane jest stwierdzenie, iż związek, o którym mowa w tym przepisie, a więc przepisie artykułu 228, nie musi odnosić się do konkretnej czynności danej osoby. Sąd Najwyższy już w wyroku z 12 czerwca 80 roku stwierdził, że może zaistnieć sytuacja taka, że dana osoba wręcza korzyść majątkową po to, aby uzyskać przychylność danej osoby pełniącej funkcję publiczną i związek z pełnioną funkcją zachodzi nie tylko wtedy, gdy dana osoba przyjmuje korzyść w związku z aktualnie wykonywanymi czynnościami służbowymi, ale również wtedy, gdy przyjmuje ją, bo pełni funkcję publiczną. Zdarza się tak zwłaszcza, stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z maja 75 roku, w wypadku, gdy sprawca pełniąc funkcję publiczną otrzymuje korzyść za życzliwy stosunek. W związku z tym zdaniem Urzędu Prokuratorskiego Sąd Okręgowy w Poznaniu w sposób prawidłowy ocenił te znamiona przestępstwa i uznał, że oskarżony swoim zachowaniem w pełni wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa artykułu 228. Oskarżony przyjął korzyść majątkową jako prezes ośrodka zamiejscowego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym była rozpoznawana sprawa ze skargi firmy przedsiębiorstwa Henryka Stokłosy, a nie zaś jako sędzia orzekający w tej konkretnej sprawie. Nie można również tracić z pola widzenia tego, iż zgodnie z przepisem artykułu 228 należy do przestępstw formalnych, a więc dla bytu tego przestępstwa nie jest zupełnie konieczne, aby po przyjęciu korzyści majątkowej osobistej, nawet obietnicy tejże korzyści, osoba przyjmująca tę korzyść, czy też obietnicę, podjęła jakiekolwiek inne działania, no, pomyśli wręczającego, już mówiąc w sposób kolokwialny, łapówkę. Wysoki Sądzie w kolejnej z apelacji dotyczącej Ryszarda Słupczyńskiego zarzucono wyrokowi Sądu Okręgowemu naruszenie szeregu przepisów proceduralnych, w tym m.in. zasady obiektywizmu wyrażonej w artykule 4, zasady in dubio pro reo, zasady prawa do obrony, swobodnej oceny dowodów. Zdaniem oskarżyciela publicznego wszystkie te zarzuty nie znajdują potwierdzenia w toku prowadzonego postępowania karnego i nie doszło do ograniczenia tegoż oskarżonego, jak zresztą innych oskarżonych w ich prawach w niniejszym procesie. Jeżeli chodzi o apelację dotyczącą Elżbiety Niemczuk, tutaj przede wszystkim na pierwsze wywołania się kwestia obrazu przepisów prawa materialnego i w zasadzie chodzi tutaj o trzy kwestie. Mianowicie zakwalifikowania przez sąd czynów opisanych w punkcie 25 i 26 wyroku z artykułu 18 paragraf 3 w związku z artykułem 229 paragraf 1, podczas gdy skarżący uważa, iż czyny te powinny być traktowane jako przypadek mniejszej wagi. Powtórę wagliwego opisu czynu z punktu 27 wyroku, a kwalifikowanego z artykułu 297, no i po trzecie związanego również z tym punktem 27, przyjęcia, iż czyn ten wyczerpuje znamiona nie tylko przestępstwa z artykułu 297, ale w ramach kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu również oszustwa z artykułu 286 i to dotyczącego mienia znacznej wartości. Wysoki Sądzie, z powyższymi zarzutami apelacyjnymi nie można się zgodzić. Zdaniem oskarżyciela publicznego Sąd Okręgowy w sposób prawidłowy zakwalifikował czyny opisane w punktach 25 i 26 wyroku jako przestępstwo łapownictwa typu podstawowego. O tym, czy dana konkretna sytuacja może być traktowana jako przypadek mniejszej wagi, możemy mówić przede wszystkim nade wszystko wtedy, zgodnie z orzecznictwem sądowym i z poglądami doktryny, jeżeli osoba, która ma daną korzyść przyjąć, żąda jej wręczenia, ewentualnie wtedy, jeżeli uzależnia swoją czynność od wręczenia jej tejże korzyści. A więc mówiąc krótko, to osoba przyjmująca korzyść jakby inicjuje wręczanie tejże korzyści i stawia
potencjalnego petenta, już tak to głównie określmy, w sytuacji, można powiedzieć, podbramkowej. Wtedy rzeczywiście orzecznictwo Sądu Najwyższego od lat przyjmuje konsekwentnie, iż możemy mieć wtedy do czynienia z pojęciem w przypadku mniejszej wagi. Również i kwota wręczanej korzyści, no a przede wszystkim osoba przyjmująca tej korzyści będzie tutaj miała duże znaczenie dla prawnokarnej oceny takiego zachowania. No niewątpliwie czym innym jest wręczenie czy próba korumpowania urzędnika, na przykład samorządowego, niskiego szczebla, czym innym jest zaś korumpowanie ministra, czy też sędziego sądu administracyjnego, jak w tym konkretnym wypadku. Trzeba pamiętać, że oskarżona Elżbieta Niemczuk zdaniem oskarżyciela publicznego wypełniała wyznaczoną jej przez Henryka Stokłosę rolę, akceptowała takie swoje stanowisko, sama wydawała Marianowi Janiakowi polecenia dotyczące przekazania korzyści majątkowych i w związku z tym, biorąc pod uwagę ciężar ratunkowy tego przestępstwa, znaczną szkodliwość tego czynu, trudno jest przyjąć, abyśmy mieli tutaj do czynienia z przypadkiem mniejszej wagi w rozumieniu artykułu 229 paragraf 2 kodeksu karnego. Dwa kolejne zarzuty dotyczą czynu przypisanego oskarżonej w punkcie 27 wyroku, a dotyczącym pozyskania przez Elżbietę Niemczuk dla firmy Henryka Stokłosy określonych funduszy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tam w związku z tym nieszczęsnym samochodem z odpowiednią zabudową specjalną do przewozu pagliny. Czyn ten został zakwalifikowany przez Urząd Prokuratorski i konsekwentnie również przez sąd jako przestępstwo pomocnictwa do oszustwa, tego klasycznego z artykułu 286 przy przyjęciu już mamy do czynienia tutaj z oszustwem mienia znacznej wartości oraz jednocześnie, że mamy do czynienia z przestępstwem z artykułu 297 kodeksu karnego. Trzeba pamiętać, że ten ostatni przepis, a więc to tak zwane oszustwo kredytowe pod względem strony przedmiotowej, sprowadza się do przedkładania dokumentów podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę bądź nierzetelnych, ewentualnie przedłożenia nierzetelnego pisemnego oświadczenia i wszystkie te czynności dokonywane są w celu pozyskania dla siebie lub też dla innego podmiotu określonych korzyści majątkowych w postaci kredytów, pożyczek, subwencji, a więc określonych kwot pieniężnych. Jest to przestępstwo czysto formalne. Dla bytu tego przestępstwa nie jest konieczne rzeczywiste pozyskanie takowych funduszy. W realiach niniejszej sprawy te fundusze zostały pozyskane i oskarżony Henryk Stokłosa nie zamierza ich zwracać, a więc Urząd Prokuratorski, a w konsekwencji również sąd wyrokujący, sąd pierwszej instancji, doszli do przekonania, iż w tej konkretnej sprawie można mówić nie tylko o oszustwie tym kredytowym, ale również o klasycznym oszustwie tym skutkowym, gdzie występuje skutek, czyli to niekorzystne rozporządzenie mieniem z artykułu 286 kodeksu karnego. Ponieważ wsparcie finansowe przyznane za pośrednictwem działania oskarżonej Elżbiety Niemczuk wynosiło 255 632 zł i 88 groszy, niewątpliwie w chwili dokonywania tego czynu stanowiło to, zgodnie z definicją zawartą w artykule 115 paragraf 5 kodeksu karnego, mienie znacznej wartości, a w związku z tym został tutaj również powołany przepis artykułu 294 kodeksu karnego. W takim sądzie pojawia się tutaj również zarzut ze strony obrony, iż opis tego czynu jest wadliwy, ponieważ pojawiają się tam sformułowania mówiące o pewnych ustnych informacjach przekazywanych przez oskarżoną Elżbietę Niemczuk, a tak jak już wcześniej wspomniałem, przepis wymaga, aby chodziło tylko o podrobienie, przerobienie, poświadczenie nieprawdy, nierzetelne dokumenty, ewentualnie przedłożenie nierzetelnych pisemnych oświadczeń. W związku z tym rzeczywiście, jak to się mówi popularnie, na pierwszy rzut oka można wydawać się, że ten zarzut apelacyjny jest zasadny. Jednakże przy głębszym zastanowieniu się nad tą właśnie problematyką dochodzę do odmiennego stanowiska i uważam, że zarzut ten jest również chybiony. Należy pamiętać o tym, że czyn ten został zakwalifikowany nie tylko jako oszustwo kredytowe, również jako oszustwo zwykłe. To zwykłe z artykułu 286. Klasycznym elementem tego oszustwa zwykłego jest to, że dana osoba doprowadza inny podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez na przykład wprowadzenie tejże osoby do spółki. Tu już nie ma żadnego wymogu ustawowego, że musi być to dokonywane pisemnie. Klasycznym, typowym przykładem działania są różnego typu ustne informacje, zapewnienia czy przyrzeczenia składane przez osobę zamierzającą dopuścić się tego oszustwa i w związku z tym pojawienie się w opisie czynu sformułowania, iż oskarżona Elżbieta Niemczuk przedstawiała również pewne ustne informacje, moim zdaniem nie stanowi tutaj obrazu przepisów prawa materialnego.
W Wysokim Sądzie no, oczywiście pojawiają się trzy jeszcze apelacje dotyczące Henryka Stoposy, są one niezmiernie obszerne. Autorzy tychże apelacji, szczególnie jednej, poruszyli no, właśnie całe spektrum zarzutów, które można zarzucić jakiemukolwiek wręcz wyrokowi, bo jest to rzeczywiście ogrom uchybień, które dopatrzyli się autorzy tejże apelacji. Ja chciałbym skupić się dosłownie na dwóch, czy też na dwóch w zasadzie kwestiach. Przede wszystkim poruszona została kwestia obrazy przepisów prawa procesowego poprzez orzekanie w składzie sądu pierwszej instancji sądu okręgowego sędziów, którzy powinni zostać wyłączeni do orzekania, co jednocześnie stanowi oczywiście bezwzględną przesłankę odwoławczą przewidzianą w artykule 439 paragraf 1 punkt 2 kodeksu postępowania karnego. W Wysokim Sądzie zarzut ten według uznania Urzędu Prokuratorskiego również jest bezpodstawny. W toku prowadzonego postępowania nie ujawniły się żadne okoliczności, które w trybie artykułu 40 obligowałyby sędziów do wyłączenia się z urzędu do orzekania w tejże sprawie. Zdaniem prokuratury żaden z członków składu w toku procesu nie podejmował takich działań, które można by mu w sposób bezpośredni przypisać jako stronnicze w stosunku do któregokolwiek z oskarżonych, w tym wypadku oskarżonego Stokłosy. W tym miejscu oczywiście trzeba zaznaczyć, że tutaj powstawało cały szereg nieporozumień, cały szereg konfliktów związanych na przykład z oddalaniem wniosków dowodowych przez sąd, nieuwzględnianiem wniosków o odroczenie, na przykład rozpoznania sprawy w danym dniu, czy też uchylaniem pytań stawianych przez obrońców oskarżonych, czy w ogóle nawet szerzej przez strony. Jednakże te działania, mieszczące się w granicach przewidzianych procedurą karną, nie mogą być traktowane jako stronnicze działanie członków składu orzekającego. W realiach niniejszej sprawy kwestią, niewątpliwą kwestią jest to, że do postawienia zarzutu bezstronności sędziów doszło w momencie ujawnienia pewnej wypowiedzi, no niefortunnej wypowiedzi jednego z członków składu orzekającego. Przy czym tu należy podnieść pewne okoliczności, które zdaniem Urzędu Prokuratorskiego wyłączają ten zarzut stronniczości tychże sędziów. Przede wszystkim trzeba pamiętać, iż wypowiedzi te były zawarte w trakcie rozmów prowadzonych tylko i wyłącznie między sędziami i nie miały być w żaden sposób upubliczniane. Nie było zamiarem osoby wypowiadającej te słowa, aby one dostały się do wiadomości innych osób, a tym bardziej aby stały się tak powszechne, aby były przekazywane przez media. Powtórę, trzeba pamiętać, iż każda osoba, w tym również i prawnicy, w tym oczywiście i sędziowie, kształtują w toku procesu pewne swoje własne, osobiste poglądy na temat innych uczestników postępowania, często związane z najróżniejszymi okolicznościami. Mianowicie ze sposobem zachowania się tych osób, ze sposobem odnoszenia się do sędziów lub stron procesowych, a nawet z okolicznościami takimi, które wydawałoby się, że są no, pewnym całkowicie obojętnymi czynnikami, tak jak wygląd, strój tej osoby, sposób jej mówienia, wysławiania się, to wszystko powoduje, że każdy z nas tworzy sobie ocenę innej osoby. Jeżeli taka ocena jest nawet przekazywana innym, ale w wąskim, ściśle określonym gronie osób, tak aby nie wyszło to poza gronem tych osób, nie może to świadczyć o jakimś stronniczym, celowym nastawieniu negatywnym do danej osoby. Dlatego też w Wysokim Sądzie uważam, że nie można tutaj mówić, aby członkowie składu orzekającego nie mieli prawa orzekania, ponieważ powinni zostać wyłączeni jako osoby, co do których zachodzą wątpliwości co do ich bezstronności. I jeszcze jeden zarzut, który tutaj pojawił się w apelacjach obrońców oskarżonego Henryka Stokłosy, mianowicie dotyczący tego, iż jedna z członków, czy jeden z członków składu orzekającego będący w owym czasie sędzią sądu rejonowego, delegowanym do sądu okręgowego, nie miał prawa do orzekania w toku niniejszego postępowania. Takie stanowisko obrona wywodzi z treści delegacji tegoż sędziego, w której wskazano, iż sędzia ta ma prawo orzekać, czy jest delegowana do sądu okręgowego w Poznaniu celem orzekania w tymże sądzie, sprawem przewodniczenia w składach ławniczych trzyosobowych oraz w składzie jednoosobowym. Wydaje mi się, że doszło tutaj do pewnego nieporozumienia, przynajmniej Urząd Prokuratorski tak interpretuje delegację, powyższą delegację Ministra Sprawiedliwości, iż sędzia ta była uprawniona w ogóle do orzekania w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, a jedynie mogła przewodniczyć, podkreślam, przewodniczyć w składach jednoosobowych i w składach ławniczych. Nie oznacza to, że była ona wyłączona od orzekania w składach trzech sędziów zawodowych lub w składach ławniczych pięcioosobowych.
Dlatego też moim zdaniem nie zachodzą tutaj przesłanki wskazujące na to, iż doszło do złej obsady sądu i tym samym wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej określonej w artykule 439 paragraf 1 punkt 2 kodeksu postępowania karnego na skutek obrazy artykułu 77 paragraf 1 punkt 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych. Wysoki Sądzie, podnosząc, tu oczywiście pojawiają się również w apelacjach oskarżonego Stokłosy również zarzuty tej niewłaściwej kwalifikacji z artykułu 286 i 297. Ja to już omówiłem wcześniej, odnosząc się do apelacji względem oskarżonej, obrońców oskarżonej Elżbiety Niemczuk. Pojawia się również zarzut niezastosowania przypadku mniejszej wagi, co również zostało przeze mnie omówione. W Wysokim Sądzie, podtrzymując te wszystkie wywody, które przed chwilą tutaj przedstawiłem oraz popierając w całości stanowiska zawarte przez Urząd Prokuratorski w pisemnych odpowiedziach na apelacje kierowanych na ręce sądu, wnoszę o nieuwzględnienie wszystkich apelacji obrońców i utrzymanie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu w mocy. To wszystko, dziękuję.